Królestwo Bożego fiat pośród stworzeń. Księga Niebios. Tom 34. To nie mowa, która nie może mówić. Wielu dobrowolnie ślepych, sparaliżowanych i niemych. Ale dla wszystkich innych, ponieważ moja wola jest życiem i komunikacją, wszystko, co dzieje się w mojej woli, jest życiem. Kto żyje w mojej woli, czyni dobrem i prawem dla wszystkich, to co zdobywa swoimi czynami i aktami boskiego fiata. Każdy może powtórzyć ten akt, aby uformować w sobie dzieło boskiego życia. Pierwsze prawa, żeby królestwo mojej woli zostało opanowane przez ludzkie pokolenia, zostały dane Adamowi. Bo w pierwszej epoce swego życia jego czyny dokonały się w woli Bożej. I chociaż zgrzeszył i dobrowolnie utracił aktywne życie mojej woli w nim i swojej w nas, jego czyny pozostały, ponieważ to, co robimy w naszej woli, nigdy z nas nie wychodzi. To są nasze zdobycze, nasze zwycięstwa nad ludzką wolą. Są nasze i nigdy nie tracimy tego, co nasze. Dlatego stworzenie, które wchodzi w naszą wolę, odnajduje tam pierwszą miłość Adama, jego pierwsze czyny, które dają mu prawo do posiadania naszego fiata i powtarzania tych samych czynów, których dokonał. Jego czyny wciąż przemawiają, jego miłość wciąż łączy się z naszą i kocha nieustannie naszą miłością. Dlatego praca w woli Bożej jest wieczna i pozostaje do dyspozycji wszystkich stworzeń. Także z niewdzięczności nie bierze się jej do użytku i do życia. Te prawa do posiadania życia mojej woli zostały dane z królestwa naszego fiata pokoleniom ludzkim przez Królową Niebios, ponieważ jest również częścią ludzkości, ale w większym stopniu i z większymi poświęceniami, ponieważ oddanie w posiadanie jej własnego Syna Boga kosztowało ją życie. A ponieważ tak wiele ją to kosztowało, to właśnie ona modli się i błaga najwięcej, aby jej dzieci weszły do tego świętego królestwa. A potem nastąpiło moje zstąpienie z nieba na ziemię, gdzie przybierając ludzkie ciało, każdy mój czyn, każde moje cierpienie, każde cierpienie, modlitwa, łza, westchnienie, praca i krok stanowiły prawo pokoleń ludzkich do posiadania królestwa fiat. Mogę powiedzieć, że moje człowieczeństwo jest Twoje. Wszyscy, którzy chcą wejść do królestwa, znajdą w nim drzwi, prawa i szatę królewską, aby do niego wejść. Moje człowieczeństwo to szata, która musi okrywać i przyzwoicie ubierać wszystkich tych, którzy chcą posiąść to królestwo. Moja miłość jest tak wielka, że wzywam inne stworzenia ludzkie, aby dzięki cudownym łaskom i poświęceniu ich życia sprawiły, żyjąc w mojej woli, żeby inni jeszcze mogły ustanawiać nowe prawa, płacąc życiem, aby oddać moją własność królestwo dla rodziny ludzkiej. Dlatego zawsze miej swoją wolę w mojej, aby Twoje czyny mogły znaleźć się w niebiańskiej ojczyźnie. Mój lot w fiacie trwa i czuję, że w każdej chwili mnie spotyka, we wszystkim, czego dotykam lub robię. W cierpieniach i radościach, we wszystkich stworzonych rzeczach, które On otacza wokół mnie, abym z nich korzystała. Wygląda na to, że szpieguje mnie, aby dać się poznać i powiedzieć mi. Jestem tutaj, powiedz mi, czego chcesz, uszczęśliwisz mnie, jeśli uczynisz mnie zdolną do obfitości, bo cieszę się szczęściem mojej córki.
Mój duch kąpał się w boskim morzu, kiedy mój umiłowany Jezus złożył mi swoją małą niespodziankę wizytę i z miłością, której już nie mógł powstrzymać, powiedział do mnie: Moja błogosławiona córko, nadmierna miłość woli Bożej jest niesamowita. Kiedy istota ludzka żyje w niej, kiedy uformowała w swojej duszy małe morze Fiata, moja wola zawsze stara się powiększyć to morze w kręgu duszy. Czujesz, jak płynie z nieodpartą miłością w każdym akcie duszy. Jeśli moja wola widzi, że musi użyć słowa, biegnie mu naprzeciw, napełnia je swoim fiatem i wzmaga Bożą moc w słowie stworzenia ludzkiego. Jeśli widzi, że stworzenie ludzkie musi działać, moja wola przybiega, bierze jego ręce i obdarza je swoim fiatem, zwiększając boską moc jego dzieł. Jeśli widzi, że dusza pragnie stawać się coraz lepsza, śpieszy się i zwiększa jej dobroć. Nie ma myśli, bicia serca ani oddechu, żeby moja wola nie przyoblekała ich swoim fiatem, aby wzrastała jego mądrość, jego piękno i serce jego odwiecznej miłości. Ale to nie wszystko. Czy myślisz, że moja wola może zatrzymać swój kurs w kierunku stworzenia ludzkiego, które posiada jej wolę? Właściwie używa wszystkiego, co może. Jeśli świeci na nią słońce, biegnie, aby dać jej więcej światła. Ponieważ stworzenie ludzkie jest ważniejsze od słońca, nadaje mu właściwości, które zawiera światło. Nawet je zwiększa. Daje mu jego boska słodycz, jego płodność, różnorodność niebiańskich zapachów, smaki i boskich smaków, jego najwyższe walory jako najpiękniejsze odmiany kolorystyczne. I robi to mocą swojego fiata, aby jego ukochane stworzenie ludzkie, więcej niż słońce, było tylko światłem i ciepłem dla innych stworzeń ludzkich. Jeśli wiatr wieje na stworzenie ludzkie, moja wola przybiega, by ubrać je w jego fiat. Zwiększa moc jego miłości, jego boskich jęków, by jęczała własnymi westchnieniami i jękami, by jego królestwo przyszło na ziemię. Całuje je, pieści je i przytula, żeby poczuło, jak bardzo ją kocha i jak bardzo chce być kochany w zamian. Jeśli pije wodę, spieszy, by przyodziać je w swoją świeżość i niebiańskie napoje. Jeśli weźmie jedzenie, karmi go swoją wolą, aby boskie życie wzrastało w stworzeniu ludzkim. Coraz bardziej potwierdza w niej swoją obecność. Krótko mówiąc, nie ma niczego, do czego moja wola nie biegnie i och! Cóż za świętowanie, gdy widzi, że stworzenie ludzkie otrzymuje to słodkie spotkanie i dobro, które nieustannie chce mu dawać. A jeśli stworzenie również śpieszy we wszystkim w kierunku tego, który się do niego śpieszy, to mój fiat ogarnia miłość, taka jak jego nieskończone morze, zmontowane, tworzy ogromne fale i wlewa się do malutkiego morza, aby cudownie i hojnie powiększyć pojemność i szerokość małego morza tej duszy. Moja córko, nasza boskość kocha zawsze i nieustannie, nigdy nie przestaje dawać. Gdyby tak nie było, istniałyby granice naszej mocy i naszej miłości. Ale dla nas tak nie może być, ponieważ nasza istota jest nieskończona. Biegnie w poszukiwaniu tego, który nas kocha i chce być kochana w zamian. Dlatego granice nie istnieją. Możliwe, że jacyś niewdzięczni ludzie nie chcą nas rozpoznać. Są więc jak ślepcy, którzy chociaż słońce nie odmawia im swego światła, nie widzą go, nie znają go,
ale nadal nie mogą zaprzeczyć, że czują jego ciepło. Ale to nie może przydarzyć się temu, który żyje w naszej woli. Sama stawia się na strażniczkę tej duszy w nieustannym oczekiwaniu, że jej spotkania biegną w naszym kierunku. Jeśli nasza miłość, aby więcej biegała, ukryje naszą obecność, póki jeszcze biegniemy, och! Jak nasza biedna córka jest złamana z udręki do tego stopnia, że wkrótce jesteśmy zmuszeni natychmiast podnieść zasłonę, która nas skrywa, by powiedzieć jej: jesteśmy tutaj, uspokój się, nie bój się, że nigdy nie porzucimy naszej córki, córki naszej woli. I żeby ją uspokoić, sprawiamy, że czuje naszą bardzo żywą miłość i obficie udzielamy jej większych łask. Myślałem o woli Bożej działającej w stworzeniu ludzkim. Mój Boże, co za niespodzianki, wzruszające sceny, cuda i cuda, których może dokonać tylko Bóg. Ludzka małość pozostaje zdumiona i zachwycona, widząc ogrom Bożego Fiata, który, pozostając ogromnym, zamyka się w jej małym akcie i swoją twórczą mocą. Formuje tam swój akt z łańcuchem niesłychanych boskich cudów. Tak bardzo, że niech niebiosa pozostaną zdumione i że ziemia drży pod działaniem woli Bożej w stworzeniu ludzkim. Mój umysł był zagubiony w tych niespodziankach, kiedy mój bardzo dobry Jezus, powtarzając swoją krótką wizytę, z całą dobrocią, powiedział do mnie: moja mała córko najwyższego Fiata, nasza miłość jest tak wielka, że gdy tylko stworzenie ludzkie węźwie naszą wolę do działania, wznosi się i wstępuje do aktu stworzenia. Wezwanie naszej woli to nic innego jak przygotowanie małego miejsca, w którym powinna działać. Wezwać to znaczy powiedzieć, że to kochamy i że czujemy potrzebę działania mojej woli, aby stworzenie ludzkie nie działało już samo, ale było odskocznią i wielbicielem tak świętej woli. Następnie wstępuje i zabiera ze sobą swoją cnotę twórcza, jego niebiańskie radości i błogosławieństwa, samą Trójcę Przenajświętszą jako widza i aktora jej dzieła. A w małej przestrzeni stworzenia ludzkiego moja wola wymawia swój fiat, tworzy cuda i niespodzianki, które przewyższają niebo i słońce, przewyższają całe piękno stworzenia. Tworzy swoją boską muzykę, najbardziej olśniewające słońca. Tworzy swoje aktywne życie, swoje nowe radości. Tak bardzo, że aniołowie i święci chcieliby opuścić obszary niebieskie, aby skorzystać z działania ich twórcy, Fiata. Piękno, przepych, ożywcza cnota tego boskiego aktu są tak wielkie, że moja boska wola zabiera je do nieba. Jako podbój i triumf duszy, w której działała, aby ofiarować nowe radości i błogosławieństwa niebiańskiemu dworowi. Radość i chwała, jakie z tego czerpią, są tak wielkie, że dziękują tylko mojej boskiej woli, która z tak wielką miłością pracował w stworzeniu ludzkim na ziemi. Ponieważ nie ma większej chwały ani radości niż ta praca i ten podbój mojej woli w stworzeniu ludzkim na ziemi. Zaskoczony, słysząc to, powiedziałam do niego: moja miłości, jeśli ten akt zostanie przeniesiony do nieba, biedne stworzenie pozostaje bez niczego i pozbawione tego aktu. Jezus dodał: nie, nie, moja córko, akt jest zawsze aktem stworzenia ludzkiego. Nikt nie może mu tego zabrać. Jeśli raduje się już niebiańską ojczyzną, pozostaje podstawą,
fundamentem i własnością w głębi duszy. Ten podbój należy do niego. Jeśli raduje się niebiańskim dworem, nic nie traci. Czuję w niej twórczą i nieustanną cnotę mojego fiata, który zawsze dokonuje nowych podbojów. Akt pozostaje w duszy w tym samym czasie, gdy jest unoszony do nieba jako nowa chwała i radość świętym oraz deszcz dobroczynny dla wszystkich mieszkańców ziemi. Z aktem wędrującym do nieba, dusza rozszerza się na niebo. W ten sposób rodzina ludzka jest połączona z niebem, a niebo z ziemią. Istnieje między nimi więź i wszyscy mają prawo do udziału. Są członkami zjednoczonymi między sobą w sposób wrodzony. A to dobro przepływa przez nich, aby dać siebie wszystkim. A kiedy moja wola działa w duszy, wszyscy czekają. Bo zanurzeni w fiacie czują, że zabierze się do pracy. Czekają na otrzymanie wspaniałych podbojów i nowe radości, które moja wola umie osiągnąć. Dlatego stworzenie, które pozwala jej działać w swoich czynach, staje się nową radością nieba, nowym powiewem chwały tego, na którego czeka cały niebiański dwór. Zwłaszcza, że w niebie nie ma już zdobywanych nowych radości ani nowych podbojów. Dlatego oczekują ich od ziemi. Och! Gdyby wszyscy mogli poznać te tajemnice mojego boskiego fiata, oddaliby swoje życie, aby móc w nim żyć i aby zapanował nad całym światem, jako panuje w niebie. Po czym dalej myślałam o woli Bożej. Czuję to we mnie, Ceo daje mi życie. Czuję ją poza sobą jak czułą matkę, która nosi mnie w ramionach. Karmi mnie, podnosi na duchu i broni mnie przed wszystkim, co jest jej obce. Mój słodki Jezus dodał. Moja córko, jak piękna jest moja wola. Nikt nie może pochwalić się miłością do stworzenia ludzkiego tak bardzo jak ona. Jej miłość jest tak wielka, że chce dla niego zrobić wszystko i nie chce nikomu powierzać tego zadania. Moja wola tworzy stworzenie ludzkie swoim fiatem. Podnosi go, karmi, nosi w ramionach światła. Uczy go najświętszych nauk. Objawia mu najskrytsze sekrety naszej najwyższej istoty. Daje mu wiedzę o naszej miłości, o płomieniach, które mnie palą. By płonęło razem z nami. W każdym z jej aktów moja wola nigdy nie zostawia jej samej. Biegnie, by tam umieścić swoje życie. Aby każdy akt był ożywiony jej boskim życiem i posiadał cnotę zdolności do tworzenia tego życia. A moja wola odbiera te życia w czynach stworzenia ludzkiego, aby dać życie Boże, życie łaski, światłości, świętości dla innych stworzeń i życie chwały dla całego niebiańskiego dworu. Moja wola zawsze działa i chce dać się każdemu za pośrednictwem tej duszy, która żyje w jej woli. A kiedy uformuje pełnię swego arcydzieła, moja wola zabierze ją triumfalnie do nieba. Jako zwycięstwo jej mocy i boskiej sztuki, która umie i potrafi zaimplementować się w stworzeniu ludzkim. Pod warunkiem, że ono oddaje się jej, aby żyć w niej i pozwala się nosić w jej ramionach. Dlatego bądź uważna i pozwól działać tak świętej woli, która tak bardzo cię kocha i chce być kochana. Trwa moje zawierzenie woli Bożej. Mój biedny umysł jest uciskany przez wydarzenia życiowe, zbyt bolesne dla mnie.
Szukam schronienia w centrum Fiata, gdzie czuję się odrodzona z nowym życiem. Odmłodzona i pocieszona, ale gdy tylko wycofuję się z tego centrum, ucisk powraca do tego stopnia, że zasłużyłam na słuszne wyrzuty mojego drogiego Jezusa, który mi mówi: moja córko, bądź ostrożna, bo nie wiem, co zrobić z duszą, która nie jest spokojna. Pokój jest moją niebiańską siedzibą, dzwonem, który łagodnymi wibracjami wzywa moją wolę do panowania, jest pokój. Pokój ma głos tak potężny, że wzywa całe niebo i budzi jego uwagę, aby uczynić go widzem cudownych zdobyczy dzieła woli Bożej w stworzeniu ludzkim. Pokój odpędza smutki, a rodzi radość. Niebiański uśmiech świętych, słodki czar wiosny, która nigdy się nie kończy. Dlatego nie żądawaj sobie smutku, żebym widział cię w pokoju. Następnie starałam się bardziej zanurzyć w woli Bożej, aby już więcej nie myśleć o sobie, podążać za jego aktami stworzenia jak i odkupienia, a mój umiłowany Jezus, pokrywając moją myśl swoim twórczym głosem, z całą miłością powiedział do mnie: moja błogosławiona córko, pozwól sobie odejść od własnej i wejść do mojej woli. Czujemy ekstremalną potrzebę, aby wiedzieć, jak daleko sięga nasza miłość do tego, kto w niej mieszka. A nasza miłość jest tak wielka, że nie możemy się doczekać jej zjednoczenia i utożsamienia się z naszymi dziełami, aby nadać mu prawa tak, jakby były jego własnymi. Nasza siła twórcza jest zawsze w działaniu, utożsamiając się z nami, jakbyśmy odnawiali nasze dzieła, dajemy mu je w darze i mówimy mu: to są twoje dzieła, rób z nimi, co chcesz. Z naszymi dziełami w twojej mocy. Możesz nas kochać do woli. Możesz oddać nam nieskończoną chwałę. Możesz czynić dobro komu chcesz. Masz prawo nie tylko do naszych prac, ale nad tym, który wszystko stworzył. Bierzemy od ciebie roszczenie, które jest już nasze. Jak słodkie są te prawa ludzkiej małości w naszej boskiej istocie. To słodkie łańcuchy miłości, które sprawiają, że mocniej kochamy naszą twórczą pracę. W naszym entuzjazmie miłości powtarzamy: ona jest taka piękna. Ona jest nasza, cała nasza, a my jesteśmy dla niej, jesteśmy wszystkim. Po prostu musimy się kochać. Będziemy ją kochać odwieczną miłością, a ona też będzie kochać nas odwieczną miłością. Byłem zaskoczona, jakbym mogła mieć wątpliwości. Jezus dodał: dziewczyno, nie zdziw się. To jest czysta prawda, co mówi ci twój Jezus. Chcę być kochany. Chcę wiedzieć, jak daleko może zajść stworzenie ludzkie i jak bardzo je ukocha. Chcemy mieć satysfakcję z posiadania tego, co posiadamy, i by kochała nas tak, jak my umiemy kochać. Dlatego, kto żyje w naszej boskiej woli, jest to prawie naturalne. Odnajduje naszego Fiata tworzącego niebo i słońce, jednoczy się z tym aktem, aby robić to, co my. Nasza dobroć jest taka, że w tym zjednoczeniu zawarliśmy małżeństwo, w naszej woli utworzyliśmy akt daru nieba i słońca dla stworzenia ludzkiego. Z tym prezentem daje nam chwałę rozciągniętego nieba. Kocha nas pod każdym względem. Dobrze robi stworzeniom ludzkim, aby zawładnęły niebem,
a słońce ma w swojej mocy. Daje nam chwałę oświecania kuli ziemskiej. Każdy człowiek, który jest odziany w światło i ciepło słońca, czyli chwałę, którą nam daje. Małą miłosną sonatę, którą gra dla nas, która oczarowuje i powiększa naszą miłość. Każda roślina, każdy owoc i każdy kwiat nawożony i ogrzany jego ciepłem. Są dla nas jej okrzykami chwały i miłości, które nam daje. Mały ptaszek, który śpiewa w łe wschodzącym słońcu, mały berenek beczący. To wszystkie akcenty chwały i miłości, które nam zsyła to nasze stworzenie ludzkie. A zalety tak wielu dobrodziejstw, jakie słońce przynosi ziemi, są nie do oszacowania. Do kogo należą? Temu przysługują, który żyje w naszej woli. W niej to, co nasze, jest jej. Ponieważ nie potrzebujemy zasług, to jej je zostawiamy. Zawsze chcemy w zamian tylko jego okrzyku miłości we wszystkim. Jak również w dobru, jakie czynią wszystkie stworzenia, wiatr, powietrze i wszystko. Słysząc to, byłam nie tylko zdumiona, ale chciałam stworzyć wiele trudności. Przechodząc do aktów odkupienia, znalazłam się pogrążona w cierpieniach Jezusa. Mój zawsze kochany Jezus, być może po to, by mnie przekonać, dał się we mnie zobaczyć w akcie cierpienia bolesnego ukrzyżowania. Uczestniczyłam w jego cierpieniach i razem z nim umarłam. Jego boska krew płynęła, jego rany były otwarte. A on z czułym i wzruszającym akcentem, jakby chciał mi złamać serce, powiedział do mnie: jestem w tobie. Jestem twój. Jestem do twojej dyspozycji. Moje rany, moja krew, wszystkie cierpienia należą do ciebie. Możesz robić ze mną, co chcesz. Jako prawdziwy naśladowca i umiłowana bądź wspaniałomyślna i odważna. Weź moją krew, aby dać ją komu chcesz. Weź moje rany, aby uleczyć rany grzeszników. Weź moje życie, aby dać życie łaski, świętości i miłości woli Bożej wszystkim duszom. Zabierz moją śmierć, aby dusze zmarłe w grzechu powróciły do życia. Daję ci pełną swobodę. Zrób to. Wiesz, jak to zrobić, dziewczyno. Oddałem się tobie i to wystarczy. Będziesz myślała o tym, aby wszystko wróciło do mnie w chwale i abym był kochany. Moja wola ucieknie, by nieść moją krew, moje rany, moje pocałunki, moją ojcowską czułość moim dzieciom i waszym braciom. Dlatego nie zdziw się. To naprawdę boska praca, aby nieustannie powtarzać te dzieła, aby obdarzyć nimi istoty ludzkie. Każdy będzie mógł powiedzieć: wszystko jest moje i sam Bóg jest mój. Och, jakże jesteśmy szczęśliwi, widząc stworzenia ludzkie otrzymujące nasze dary i posiadające swojego Stwórcę. To są ekscesy naszej miłości. Być kochanym. Chcemy, aby ludzie poczuli, jak bardzo ich kochamy i jakie prezenty chcemy im dać. Dla tej, która żyje w naszej woli, byłoby to ukraść ją nam, gdybyśmy nie dali jej wszystkiego, a tego nie chcemy. Dlatego bądź ostrożna. Niech twoja dusza będzie zawsze zabalsamowana naszym boskim pokojem. Ponieważ nie znamy zmartwień. Wszystko będzie dla ciebie uśmiechem, słodyczą i miłością twojego Stwórcy. Może woli Bożej wciąż mnie zalewa, a ponieważ nie mogę nic zrobić, wydaje się być zachwycony, że daje mi ze swoich macierzyńskich rąk,
jak małe dziecko. Pokarm swojego fiata i naucza słowo po słowie, sylaba po sylabie, pierwsze sanałki woli Bożej. A kiedy wydaje mi się, że coś zrozumiałam, jakże szczęśliwy jest mieć pewność uformowania duszy całkowicie w woli Bożej. A widząc jego matczyną opiekę, jaka jestem szczęśliwa i dziękuję mu z całego serca. Mój umiłowany Jezus, rzecznik jego woli, wszelkiej dobroci, powiedział do mnie. Moja mała córko mojej woli, każda prawda, którą ci objawiam o moim fiacie, sprawia, że rośnie w tobie. To jeszcze jeden kes, który służy wzmocnieniu cię i uczynieniu cię bardziej podobną do niego. Jest to łyk, który pijesz w ogromnym morzu mojej woli. To jeszcze jedna własność, którą nabywasz. Musisz wiedzieć, że dla każdego aktu, który dokonujesz w mojej woli, przygotowujemy dla was niebiański stół. Jeśli kochasz, karmimy cię naszą miłością. Jeśli nas rozumiesz, karmimy cię naszą mądrością. Ile cudownej i nowej wiedzy daję ci o twoim Stwórcy, aby twój Bóg stał się twoim pokarmem z wyboru. Dlatego we wszystkim, co robisz, karmi cię porcjami naszej mocy, naszej życzliwości, naszej słodyczy, naszej siły, naszego światła i naszego miłosierdzia. Ludzka małość, która żyje w naszej wiecznej woli, pochłania łyk za łykiem, kęs po kęsie, ponieważ jest mała i na tyle, na ile jest to możliwe, aby istota ludzka mogła wchłonąć to, co może wziąć od naszej boskiej istoty. To, co mu serwujemy, zachwyca nas oboje. Dajemy, a ona otrzymuje. Dajemy to, co nasze, a ona daje nam swoją małość. Robimy w niej to, czego chcemy, a to nadaje się do naszej pracy. To wzajemna wymiana, harmonizacja, rozmowa, która tworzy nasze najpiękniejsze dzieła. Rozwijamy życie naszej woli w stworzeniu ludzkim, nie robiąc nic. Dlatego trzeba pracować, mówić, porozumiewać się, aby tworzyć z nich najpiękniejsze posągi, reprodukcje naszego życia. Dlatego, gdy znajdziemy stworzenia ludzkie, które chcą słuchać nas, oddać się nam, aby nas przyjąć. Niczego nie szczędzimy i robimy wszystko, co w naszej mocy, dla tych stworzeń ludzkich. Moja córko, kiedy stworzenie ludzkie jest karmione naszym fiatem do tego stopnia, że nie potrzebuje żadnego innego pokarmu i utworzyło łańcuch swoich czynów, przypieczętowanych cechami cnót Bożych, Bóg w ten sposób pozostaje więźniem swoich cnót Bożych w stworzeniu ludzkim. Wtedy, jeśli kocha, to Bóg objawia moc, o jego miłości, jego dobroci, jego świętości i tak dalej w czynach stworzenia ludzkiego. Aby moc czynów, których Bóg dokonuje w stworzeniu, była tak wielka, że okrywa niebo i ziemię. Że wznosi się ponad wszystkie dusze, aby przyodziać je mocą swojej miłości. Aby je zabrać i dać im pocałunek woli Bożej. Aby rodzina ludzka poczuła jego moc, jego miłość, która chce panować. Ukryty Bóg daje im te prawa poprzez stworzenie należące do ich rasy ludzkiej. Prawa, których nie mogą odmówić bez perfidii, ale których moja moc będzie w stanie obalić i podbić. Pozwól mi również dopełnić w tobie dzieło mojej woli. Nie sprzeciwiaj się temu w żaden sposób. Ty i ja będziemy szczęśliwi, widząc, jak panuje w innych stworzeniach ludzkich. Po czym przyjęłam komunię świętą.
Mój drogi Jezus był widziany we mnie, bardzo mały, a niebieska matka rozpostarła swój lazurowy płaszcz nade mną i boskim dzieciątkiem. Wtedy poczułam, jak we mnie całuje i pieści swojego ukochanego syna, którego trzymała w ramionach, przyciśniętego do jej serca. Nakarmiła go i pokazała 1000 podstępów miłości. Byłam zdumiona, a niebieska i suwerenna mama powiedziała do mnie z miłością, która sprawiła, że podziwiałam. Moja córko, nie ma się czym dziwić. Jestem nierozłączna z moim drogim Jezusem. Tam, gdzie jest syn, tam musi być również matka. Moim obowiązkiem jest podniesienie go w duszach. Jest bardzo mały. Dusze nie rozumieją, jak muszą go wychować. Nie mają mleka miłości, aby go nakarmić, uspokoić jego łzy i ogrzać, gdy zostawiają zmarzniętego z zimna. Jestem matką, znam potrzeby mojego boskiego dziecka, które nie chciałoby pozostać bez matki. Oboje jesteśmy nierozłączni. Powtarzam w duszach to, co zrobiłam, kiedy był małym dzieciątkiem. Dbam o duszę, aby był w nich szczęśliwy. To jest moja najbardziej niebiańska misja i kiedy widzę mojego syna w duszach, śpieszę i stępuję do nich, aby dopilnować, aby wzrastał. Przypis tłumacza. Są w tej księdze 34 objawione sekrety zaskakujące. I to w momentach, kiedy Luiza ma trudności w uwierzeniu w rzeczy dużo łatwiejsze. Tutaj jest powrót do tego, że dziewica Maria żyjąc w woli Bożej otrzymała przywilej przynoszenia Jezusa, jak kiedyś z nieba na ziemię, tak teraz do ludzkich dusz jako dzieciątko i wtedy opiekuje się nim sama, bo dusze o tym nie wiedzą i by musiał płakać bez przerwy i bez żadnej pocieszycielki. Tyle przypis własny tłumacza. Idziemy dalej. Matka Boża mówi do Luizy. Wola mojego syna jest jednością z moją. Tam, gdzie on jest, ja też jestem z nim, aby wypełnić swój obowiązek matki dla tego, który mnie tak bardzo kocha. I w stronę stworzenia ludzkiego, które również tak bardzo oboje kochamy. Bo wtedy jest dla mnie jak narodziny bliźniąt, mojego syna Boga i stworzenia ludzkiego w woli Bożej. Jak ich nie kochać? Potem dodała z czułym i bardzo wzruszającym akcentem. Moja córko, jaka jest piękna, wysoka i cudowna cnota woli Bożej. Opróżnia duszę ze wszystkiego, co nie jest lekkie i boskie, jednoczy to, co dalekie i bliskie, powtarza to, co uczyniono przez wieki, aby akt ludzki stał się naturalny w boskości. Jest to siła twórcza, która potrafi się rozmnażać, aby przemienić swoje życie w stworzeniu ludzkim. Dlatego bardzo ją kochaj i niczego jej nie odmawiaj. Zawsze wracam do morza woli Bożej i tak wielu prawd, które mi objawiła. Najeżdżają mój mały umysł jak tyle świecących słońc, że wszystkie chcą mi opowiedzieć historię Bożego Fiata, ale każdy na swój sposób. Niektórzy chcą mi opowiedzieć historię jego wiecznego światła, inni jego świątobliwości, niektóre na temat sposobu, w jaki formuje swoje życie w centrum duszy. Krótko mówiąc, wszystkie prawdy mają coś do powiedzenia o tak świętej woli. Wszystkie mają specjalną misję, by być nosicielami dobra, które każda ma w sobie. Zjednoczone razem, stworzyły jedno i jedyne życie. Ale aby móc zdeponować dobro, które każdy miał, chciały.
Być wysłuchane, rozpoznane, wymodlone i docenione, drzwi duszy otwierają się, aby móc zdeponować życie, które zawierały. Zgubiłam się wśród tylu posłańców, którzy chcieli opowiedzieć mi odwieczną historię Fiata. I mój bardzo dobry Jezus, który złożył mi swoją małą wizytę. Powiedział mi z nieopisaną miłością. Moja mała córko woli Bożej, musisz wiedzieć, że największym cudem, jakiego może dokonać moja boska istota, jest zamanifestowanie prawdy o nas. Albowiem w naszym łonie powstaje i dojrzewa. Wydobywamy to jak narodziny, prawda to jest, nosicielka boskiego życia dla dobra stworzeń ludzkich. Płomienie naszej miłości są tak wielkie, że czujemy wtedy potrzebę manifestowania naszych boskich narodzin. Dlatego widzisz, że to nie słońce, ani niebo, ani wiatr ukazujemy w prawdzie, ale nasze życie jako nosicielkę boskiego życia dla stworzeń ludzkich. Inne cuda, samo stworzenie wszechświata to nasze dzieła, ale nie nasze życie. Z drugiej strony prawdy są życiem wiecznym. Jeśli znajdą kogoś, kto je przyjmie. Bilokalizują, czyli mogą się pomnożyć niesamowicie dla każdego stworzenia ludzkiego, aby każdy mógł je zachować dla siebie jako życie, które należy do niego. Te prawdy są naszymi narodzinami. We wszystkim przypominają naszą najwyższą istotę. Nie są głosem, ale mówią i sprawiają, że inni mówią. Nie mają nóg, ale chodzą i to tak szybko, że nikt nie może ich dogonić ani im przeszkodzić. Wchodzą w inteligencję i formują myśl, aby dać się poznać. Są transmutowani, aby zostać ogarniętymi. Odnawiają pamięć, aby nie zapomnieć. Idą ścieżkami serca, aby stać się kochanymi. Nie mają rąk i pracują. Nie mają oczu i patrzą. Nie mają serca i rodzą miłość. Prawdy są niczym innym jak porywającym życie naszej boskiej istoty pośród stworzeń ludzkich. Biciem naszego serca. Bo nasze serce jest ze stworzeniem ludzkim. Jesteśmy sercem, które czujemy, że bije, nie widząc go. Tworzymy życie, aby dać je wszystkim ludzkim pokoleniom. Dlatego nie ma cudu porównywalnego z manifestacją prawdy. Ujawniamy jedno z naszych żyć. My, czysty duch. Znajdujemy się wszędzie. Prawda to światło wiedzy i ciepło miłości. Któż lepiej niż słońce stanie się światłem dla stworzeń i kto rzucając je swoim żarem witalnym, sprawi, że jego życie dojrzeje? Najpierw w tych, do których jest skierowany, aby następnie rozprzestrzenić się na tych, którzy chcą je otrzymać. A jeśli znajdą niewdzięcznych ludzi, którzy nie chcą otrzymać tak wielkiego dobra, nasze prawdy nie podlegają śmierci ani życiu. Czekają z nieskończoną cierpliwością przez wieki, jeśli to konieczne. Na nowe pokolenia, którym oddadzą posiadane dobra. Wypełnią cel, dla którego wyszły z boskiego łona. Aby zamanifestować nasze prawdy, spoglądamy na wieki. Kiedy jesteśmy pewni, że rozprzestrzenią się i pomnożą nasze życie wśród stworzeń ludzkich, dajemy im znać, że chcemy im oddać posiadaną własność i, aby otrzymać boską cześć i boską chwałę. Nigdy nie robimy niepotrzebnych rzeczy. Czy myślisz, że wszystkie prawdy, które objawiliśmy ci o naszej woli z tak wielką miłością,
nie przyniosą owoców i że nie ukształtują swojego życia w duszach? Jeśli je zamanifestowaliśmy, to dlatego, że wiemy z pewnością, że przyniosą owoce i że ustanowią królestwo naszej woli pośród stworzeń ludzkich, jako w niebie, tak i na ziemi. A jeśli nie jest to dzisiaj, bo im się łajdę, że nie jest to dla nich odpowiedni pokarm i że stworzenia ludzkie być może wzgardzą tym, co mogłoby ukształtować w nich życie Boże. Nadejdzie czas, kiedy będą rywalizować ze sobą, aby wiedzieć, kto posiądzie najwięcej tych prawd. Znając je, pokochają je. Ich miłość sprawi, że będzie to odpowiednie jedzenie. Uformują życie, które zaoferują im moje prawdy. Dlatego wiedz, że to kwestia czasu. Wiem, co się stanie. Nie przestanę. Nadal będę manifestować moje prawdy i ciebie proszę. Kontynuuj swój lot i nadal mnie słuchaj i stosuj je w praktyce. Może boskiej woli nieustannie szemrze z tyloma dźwiękami, harmonią, porządkiem i spokojem, że jego fale, choć bardzo wysokie, są zawsze spokojne. I okrywające stworzenia ludzkie, niebo i ziemia, zaczyna od pocałunku pokoju przed wejściem do ich duszy. Jeśli stworzenia nie otrzymają pocałunku pokoju, czy nie ma tam woli Bożej? Ponieważ nie ma dla niej miejsca, w którym nie ma spokoju. Mój umysł był zagubiony w tym morzu, gdy mój zawsze kochany Jezus, nawiedzając moją małą duszę, powiedział do mnie z boskim pokojem i łagodnością. Moja błogosławiona córko, moja wola jest porządkiem, a znakiem, że panuje w duszy, jest doskonały porządek, który rodzi pokój, więc pokój jest córką porządku, a porządek jest bezpośrednim synem zrodzonym przez mój fiat. Ale nie znasz całego dobra, jakie daje porządek. Czyni stworzenie kochankiem samego siebie i wszystkich stworzonych rzeczy, ponieważ jego dominacja jest boska, zrodzona przez moją wolę. Ona rządzi samą moją wolą i wszystkimi rzeczami. Ale to nie wszystko. Cnota porządku jest godna podziwu. Komunikuje się ze wszystkimi spokojnymi i dominującymi falami. Ona robi własne porządki i chóry. Siła stworzenia, świętych, którzy są w niebie, sama boska siła. Jej uporządkowane i spokojne sposoby są tak przenikliwe i insynuujące, że każdy pozwala jej robić, co chce. Ponieważ umie dawać każdemu i nic nie zatrzymuje dla siebie, słuszne jest, aby wszyscy jej się oddawali. Dlatego stworzenie ludzkie odczuwa w sobie spokój, radość i szczęście niebiańskiej ojczyzny. Każdy czuje się zjednoczony, połączony nierozerwalną jednością, ponieważ to, co łączy moja wola, nie podlega rozdzieleniu. Oto dlaczego porządek pociąga za sobą zjednoczenie, porozumienie między wszystkimi. I będziesz chciał tych, którzy będą chcieli otrzymać i posiąść ten wielki dar. Niebiańska królowa chciała kontynuować po kolejnej komunii świętej to, co wcześniej zaczęła przypis tłumacza. Są w tej księdze 34 objawione sekrety zaskakujące. I to w momentach, kiedy Luiza ma trudności w uwierzeniu w rzeczy dużo łatwiejsze. Tutaj jest powrót do tego, że dziewica Maria, żyjąc w woli Bożej, otrzymała przywilej przynoszenia Jezusa, jak kiedyś z nieba na ziemię, tak teraz do ludzkich dusz jako dzieciątko i wtedy opiekuje się nim sama, bo dusze o tym nie wiedzą i by musiał płakać bez przerwy i bez żadnej pocieszycielki. Tyle przypis własny tłumacza.
Idziemy dalej. Matka Boża mówi do Luizy. Ten syn jest mój. Jest moim darem i znam jego tajemnicę miłości, jego niepokoje, jego pragnienia do tego stopnia, że przychodzi mi powiedzieć ze szlochem. Mamo, daj mi duszę, chcę dusz. Chcę tego, czego on chce. Mogę powiedzieć, że wzdycham i płaczę razem z nim, ponieważ pragnę, aby wszyscy posiedli mojego syna, ale muszę zabezpieczyć życie wielkiego daru, który powierzył mi Bóg. Dlatego jeśli wstępuję do serc sakramentalnie, schodzę z nim, aby zagwarantować mój dar. Nie mogę zostawić w spokoju mojego biednego syna, który nie chciałby nie mieć przy sobie swojej mamy, kiedy jest tak maltretowany. Niektórzy nawet nie mówią, kocham cię, które pochodzi z serca, a to ja muszę go kochać. Inni otrzymują go w sposób roztargniony, nie myśląc o wspaniałym darze, jaki mają. Odbierać w Eucharystii w Komunii Świętej i pochylam się do Niego, aby nie czuł ich rozproszenia i chłodu. Niektórym udaje się zmusić Go do płaczu, a ja muszę uspokoić Jego płacz, delikatnie upominając stworzenie, żeby nie płakał za mną. Ile wzruszających scen dzieje się w sercach, które Go sakramentalnie przyjmują. Są to dusze, które nie tylko Go kochają, a ja daję im moją miłość z Jego, aby stały się jednością. To są sceny z raju. Same anioły są zachwycone, a cierpienia, które zadały nam inne stworzenia, dodają nam otuchy. Ale kto jest w stanie powiedzieć wszystko? Jestem nosicielką Jezusa, a On nie chce odejść beze mnie, aby gdy kapłan będzie gotowy do wypowiedzenia słów konsekracji nad hostią świętą. Swoimi matczynymi rękami robię skrzydła, aby opadły w moje ręce, poświęcić go i aby nie dotykały go niegodne ręce. Sprawiam, że czuję, jak moje ręce go bronią i okrywają moją miłością. Ale to wciąż za mało. Zawsze patrzę, czy chcą mojego syna, aby jeśli grzesznik żałował za swoje ciężkie grzechy, a w jego sercu pojawiło się światło łaski, natychmiast przyprowadzam mu Jezusa, który go utwierdza swoim przebaczeniem. I myślę o wszystkim, czego potrzebuję, aby zachować to nawrócone serce. Jestem nosicielką Jezusa, ponieważ posiadam w sobie królestwo Jego woli Bożej. Ujawnia mi, kogo chce, a ja biegnę i lecę, aby to przynieść, nie opuszczając Go. Jestem nie tylko tą, która nosi, ale która obserwuje i słucha tego, co robi i mówi do dusz. Czy myślisz, że nie byłam obecna, aby wysłuchać wszystkich lekcji, jakich mój drogi syn udzielił ci o swojej woli Bożej? Byłam tam, smakowałam każdego słowa, które do ciebie powiedział i każdym słowem dzękowałem mojemu synowi, czując podwójną chwałę, gdy usłyszałam, jak mówi o królestwie, które już posiadałam, które było całym moim szczęściem i przyczyną wielkiego daru mojego syna i widząc, jak przemawia, widziałem, jak fortuna moich dzieci została wszczepiona w moją. Och, jaka byłam szczęśliwa! Wszystkie lekcje, których ci udzielił, są już zapisane w moim sercu. Widząc je powtarzające się w tobie, czułam na każdej lekcji dodatkowy raj. I za każdym razem, gdy nie zwracałaś uwagi i zapomniałaś, prosiłam o wybaczenie dla ciebie i błagałam go, aby ci powtórzył te lekcje. A on, żeby mnie zadowolić i że nie może niczego odmówić swojej mamie, powtarzał ci swoje piękne lekcje.
Moja córko, zawsze jestem z Jezusem. Czasami się w nim chowam i wydaje się, że robi wszystko tak, jakbym nie była z nim. Ale jestem w nim. Czasem ukrywa się w swojej mamusi i każe mi robić pewne rzeczy. Ale zawsze jest ze mną. Innym razem objawiamy się razem i dusze widzą matkę i syna, którzy tak bardzo ich kochają, w zależności od okoliczności i tego, czego potrzebują. Często to miłość, której nie możemy już dłużej zawierać, sprawia, że mamy wobec nich te ekscesy, ale bądź pewna, że jeśli mój syn jest obecny, to ja też tam jestem. A jeśli przyjdę, mój syn jest ze mną. To misja, która została nam daną przez najwyższą istotę i któremu nie mogę ani nie chcę odmówić. Zwłaszcza, że są to radości mojego macierzyństwa, owoce mojego cierpienia. Chwała królestwa, które posiadam, wola i wypełnienie posłania od Trójcy Przenajświętszej. Poczułam się w ramionach woli Bożej i powiedziałam sobie: wydaje mi się, że trudno mi w niej doskonale żyć. Życie jest pełne przeszkód, cierpień i okoliczności, w których jesteśmy pochłonięci. Jej szybki bieg uniemożliwia nam bieganie tak, jak powinniśmy. W tym Bożym Fiacie, którego oddech i serce zawsze w nas biegną, aby dać nam życie. A mój słodki Jezus, z litości nad moją ignorancją, wszelka dobroć, rzekł do mnie. Moja błogosławiona córko, musisz wiedzieć, że głównym interesem naszej najwyższej istoty jest chcieć, by człowiek żył w naszej woli. Bo to jedyny powód, dla którego daliśmy mu życie. Kiedy czegoś chcemy, dajemy również wszelkie środki i wszelką niezbędną pomoc, aby stworzenia ludzkie były w stanie nam udzielić. Co chcemy, żeby nam to dali, jeśli wymaga to ciągłego cudu z naszej strony, robimy to pod warunkiem, że osiągniemy nasz cel. Nie wiesz, co oznacza czyn chciany przez nas i dokonany w stworzeniu ludzkim. Jego wartość i chwała, jaką nam daje, są tak wielkie, że staje się koroną dla odwiecznego. Satysfakcja, jaką nam daje, jest tak wielka, że oddajemy naszą boską istotę do dyspozycji stworzenia ludzkiego, aby nasz czyn, którego pragniemy i przez nie dokonany, miał życie. Pierwszy posąg, który dajemy temu, kto chce żyć w naszej woli, pierwsze wsparcie, najpewniejsza ochrona, to są prawdy. Wyjaśnienie tłumacza, zastanawiające, że aż 36 tomów Księgi Niebios uznał Pan Jezus za niezbędne, aby pierwsza połowa, Ojcze nasz, modlitwy, którą przekazał swojemu Kościołowi, mogła być dobrze zrozumiana, zwłaszcza słowa: Ojcze nasz, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. I uczynił to, biorąc życie Luizy Piccaretti w zastaw swojego planu, aby z nią i przez jej służbę te prawdy przekazać ludzkim stworzeniom. Czytelnik czy słuchacz ma okazję nazwać się szczęśliwą istotą ludzką, że to wszystko teraz poznaje i wie, to tyle. Idźmy dalej. Jezus mówi do Luizy: prawdy otwierają drogę i zazdrośnie stawiają się jako wierni strażnicy wokół tego, który chce żyć w moim fiacie. Światło naszych prawd, które należą do naszej woli, nie opuszcza już tej szczęśliwej istoty. Zakrywa go, pieści, modeluje i całuje. Daje mu małe łyki swojej inteligencji, aby mogła ją zrozumieć. Towarzyszy życiu mojej woli, która w niej panuje.
Prawdy wychodzące z naszego łona mają misję zamykania dusz w świetle, które posiadają. Wpatrują się w stworzenia ludzkie, które nie mogą im uciec ani się nimi zmęczyć, chociaż mogą minąć stulecia. Zawsze pozostają na swoim miejscu. Widzisz zatem wagę posagu, który dam tej duszy, która będzie żyła w naszej wiecznej woli, całą wiedzę, którą w niej objawiłem, jej ogromne wartości, jej zasługi, jej miłość i wierność, którą starała się zademonstrować.